Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiem Wam o wojnie zimowej, która trwała od 30 listopada 1939 roku do 13 marca 1940. Na mocy paktu z 23 sierpnia, tak zwanego paktu Ribbentrop-Mołotow, III Rzesza uznaje połowę Polski, kraje bałtyckie oraz Finlandię jako strefę wpływu ZSRR. 13 października 1939 roku Związek Radziecki wystosowuje ultimatum w stosunku do Finlandii. Finlandia ma przesunąć granicę o 25 km w stronę północnego zachodu, zdemontować linię Mannerheima oraz wydzierżawić półwysep Hanko, by tam stacjonowała sowiecka armia. W zamian Związek Radziecki proponował dwukrotnie większy terytorialnie odcinek Karelii, czyli słabo rozwiniętej i zaludnionej tajgi. Neutralna Finlandia odrzuca ultimatum, które narusza jej integralność terytorialną oraz zagraża jej suwerenności. 30 listopada, bez wypowiedzenia wojny, 450 tysięcy sowieckich żołnierzy napadło na Finlandię. Wspierało ich około 3,5 tysiąca czołgów oraz 1,5 tysiąca samolotów. Fińskie wojsko liczyło zaledwie 34 tysiące żołnierzy, a Gwardia Obywatelska 111 tysięcy członków. Do służby powołano także wszystkich rezerwistów w Finlandii. Łącznie siły Finlandii zgromadziły 230 tysięcy ludzi na około milion, które posłał Związek Radziecki. Linie Mannerheima oddziały radzieckie zdobyły po 11 dniach, ze względu na to, że Finowie stawiali bardzo zaciekły opór oraz przygotowali pola minowe, a Rosjanie nie mieli wykrywacza min. Natomiast na północnym brzegu jeziora Ładoga Rosjanie 6 dnia znaleźli się 10 km od miasta Ilomantsi, które było ważnym węzłem drogowym. Generał Mannerheim musiał wydzielić posiłki ze swoich szczupłych sił rezerwy oraz wysłać na ten front. Działy te dostały rozkaz zniszczenia przeciwnika w rejonie Ilomantsi oraz rozkaz natarcia na Suojärvi i próba jego zdobycia. Mimo tych wysiłków Armia Czerwona parła dalej. Morale Finów zaczęło gwałtownie spadać. Dlatego fińskie dowództwo zorganizowało kontratak. 12 grudnia, czyli 13 dniu walk, pułkownik Aropajari ruszył poprzez zamarznięte jezioro na rosyjską 139 dywizję przebywającą w Kiwisalmi i pokonał ich. Jednak rosyjska 139 dywizja nie została całkowicie zniszczona. W nocy podjęła akcję zaczepne, dążąc do okrążenia Finów. Jednak jej się nie udało i musiała się wycofać. Nieprzyjaciel został także powstrzymany na południowym skrzydle. Jeden z batalionów fińskich uderzył na Lotisari, czyli dużą wyspę na zamarniętym wtedy jeziorze Ładoga, i zniszczył tam cały regiment radziecki po zaciekłym dniu walk. 6 stycznia Finowie poprowadzili kontratak na 168 dywizję. Rosjanie, przewidując, że Finowie ich zaatakują, okopali się. To tylko pozwoliło Finom do kontynuowania ofensywy. Zostawili tylko niewielkie posiłki, by pilnowali okopanych Rosjan. W 11 dniu kontrofensywy fińskie oddziały dotarły do Koirinoja i otoczyły 168 dywizję, z którą rozprawili się 4 lutego. Jednak wróćmy do przysmyku karelskiego. Jak już wspominałem, 10 grudnia Rosjanie dotarli do linii Mannerheima. Główne walki toczyły się w rejonie wioski Summa. Rosjanie potrafili zaatakować wioskę, zdobyć ją, jednak Finowie organizowali natychmiastowo kontratak i wypierali czerwonoarmistów z linii Mannerheima. Taki stan rzeczy utrzymywał się do stycznia. W styczniu Związek Radziecki postanowił przerwać ataki i przygotować się do potężnej ofensywy, która miała przełamać linię obrony. Ofensywa ta została zaczęta 11 lutego. Po 2 dniach bohaterskiej obrony Finowie zostali zmuszeni do wycofania się na drugą linię. Linia ta została przyjęta przez Rosjan 17 lutego. Finowie musieli się wycofać w rejony miasta Vipuri. Armia Czerwona parła naprzód. I już 1 marca osiągnęła pierwsze zabudowania Vipuri, jednak sam szturm na miasto odbył się 4 marca. Wobec tych wydarzeń generał Mannerheim musiał wysłać wszystkie rezerwy w rejon miasta Vipuri i próbować odepchnąć Rosjan. Mimo tych wysiłków Rosjanie zdołali przejąć główną drogę pomiędzy miastami Sekijärvi i Vipuri. Od 25 lutego do 7 marca
Filipinowie stracili prawie 6 tysięcy żołnierzy, co dawało 8% całego stanu liczebnego wojsk fińskich. Tylko pokazuje, z jaką zaciekłością się oni bronili wobec narastającej groźby interwencji brytyjsko-francuskiej oraz możliwej koalicji antyradzieckiej, w której skład nawet wchodziłaby III Rzesza. Stalin podjął się rozmów pokojowych. W nocy z 12 na 13 marca podpisano traktat pokojowy, na mocy którego Finowie stracili 35 tysięcy km kwadratowych terenu, czyli więcej niż w działaniach bojowych na rzecz ZSRR. Straty Finów w wojnie wyniosły ponad 26,5 tysiąca zabitych oraz prawie 40 tysięcy rannych. Jednak straty, jakie zadali Rosjanom, są imponujące, gdyż Rosjanie stracili około 250 tysięcy zabitych, około 300 tysięcy rannych, prawie 2300 czołgów oraz 900 samolotów zostało zestrzelonych. Zdumiewająca różnica, jednak Finowie wiedzieli, jak się bronić. Doskonale byli przyzwyczajeni do warunków panujących na ich terytorium, bronili własnego terytorium, więc bronili się zaciekle, a Rosjanie w ogóle nie byli przygotowani do mrozów, które panowały w Finlandii, czyli od minus 25 stopni Celsjusza do nawet minus 45. A jednostki radzieckie walczące w Finlandii były ściągane głównie z Ukrainy, gdyż gdyby to byli w pobliscy żołnierze, obawiano się dezercji i przejścia na stronę przeciwnika. A Ukraińcy nie byli przygotowani do takich mrozów. Takie straty w broni pancernej poniesione przez Sowietów wynikały z tego, że Sowieci mieli głównie czołgi lekkie typu BT i T-26, a czołgi średnie T-28 miały za cienki pancerz, żeby oprzeć się armatkom Boforsa. Jedynie czołgi ciężkie, jak T-35, czy KV-1, czy lub KV-2, mogły oprzeć się takiej armatce. Jednak na nie sposób także znaleźli Finowie. Wkopywali oni rowy tak, że czołgi wjeżdżające na dane wzniesienie musiały wpierw pokazać prawie nieopancerzone podwozie i wtedy armatki Boforsa bez problemu je przebijały. Bardzo duża część żołnierzy fińskich była także myśliwymi. Mieli się oni zamaskować oraz przyrządzić stanowiska strzeleckie. Tutaj bardzo duże pole do popisu miały tak zwane białe śmierci, czyli snajperzy fińscy. Najlepszy z nich, Simo Heuher, zabił z broni snajperskiej typu Mosin 505 rosyjskich żołnierzy. Używał także pistoletu maszynowego Suomi oraz pistoletu Lahti L-35, z których zabił dodatkowo 200 żołnierzy radzieckich. W sumie to daje 705 zabitych, co jest rekordem wśród snajperów. Warto też wspomnieć, że Simo Heuche nie używał celowników optycznych, gdyż uważał, że do takich celowników snajper musi podnieść wyżej głowę. Dodatkowo uważał, że można bardzo łatwo się dać wykryć poprzez błysk lunety. Podczas gdy urządzał stanowisko strzeleckie, przed lufą polewał śnieg wodą po to, żeby nie unosił się podczas wystrzału. Dodatkowo przy minus 30 stopniach wydobywa się bardzo dużo pary wodnej w wydychanym powietrzu. Simo także na to znalazł sposób i wkładał do buzi sobie śnieg. Związek Radziecki wysłał swoich snajperów oraz całe bataliony lądowe, także oszliwał możliwe pozycje Simo. Wszystkie te zabiegi miały jeden cel – dopaść Simo Heuche. Do 6 marca ich największym sukcesem było zniszczenie płaszcza Simo, gdyż zaplątał się w niego ułamek szrapnela, który pochodził od pocisku, który wybuchł nieopodal pozycji Simo. Jednak 6 marca jeden z radzieckich żołnierzy wystrzelił pocisk, który trafił Simo Heuche w szczękę. Ten, zanim jeszcze stracił przytomność, zdążył go zastrzelić. Żołnierz fiński, który znosił Simo z pola walki, mówił, że wyglądał tak, jakby nie miał połowy twarzy. Simo odzyskał przytomność 13 marca, czyli dzień podpisania pokoju. Tacy ludzie jak Simo było więcej. Może nie mieli tak ogromnych statystyk jak on, jednak bardzo wpływali demoralizująco na armię radziecką. Wojna zimowa to przykład, że dobrze przemyślana obrona może zadać bardzo duże straty nieprzyjacielowi. Mimo że Finlandia utraciła te 35 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium, zachowała suwerenność i zadała Związkowi Radzieckiemu ogromne straty w ludziach oraz sprzęcie. Wiedziała także, że nie należy liczyć na pomoc Zachodu. I
tym różniła się od Polski, gdyż Polska we wrześniu 1939 liczyła na tą pomoc i niestety się przeliczyła. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do następnego odcinka. Cześć! Wrzucam odcinki co rocznicę, a to ma do siebie, że odcinki nie pojawiają się cyklicznie co sobotę, co niedzielę, czy co inny dzień tygodnia. Jeżeli nie chcesz przegapić odcinka, chcesz go także obejrzeć jako jeden z pierwszych, zasubskrybuj mój kanał. Możesz także zaobserwować mnie na Twitterze, gdzie będę wrzucał tweety dotyczące bitew, wojen i tym podobnych, które nie zasługują może na kolejny odcinek, ale zasługują na uwagę.